Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym tematem będą ziemie polskie na przełomie XIX i XX wieku. Co się tam działo, jakie zmiany zachodziły w społeczeństwie, czy też jak oddziaływały lokalne władze na Polaków. Zaczniemy sobie od Wielkopolski, naszej Wielkopolski. Jest ona takim ciekawym przykładem, dlatego stała się kluczowym terenem dla przyszłych zjednoczonych Niemiec. Pamiętamy, że od 1871 roku Niemcy są już zjednoczone pod władzą oczywiście Prus, które wygrały z Austrią. No i Wielkopolska staje się takim rolniczym zapleczem całego tego wielkiego państwa, jakie powstało w środku Europy. Co za tym idzie? Inwestuje się w rozwój technologii, że wiadomo, że były lepsze plony, większe uprawy. Przez to też ludzie nie mają tyle zatrudnienia w samym rolnictwie, gdyż na przykład zastępują ich maszyny, ta wydajniejsza technologia. Dlatego też część przenosi się na tereny Górnego Śląska, część też Polaków z Wielkopolski, gdzie powstają kopalnie i huty, co można się domyśleć. No i dlatego mówimy wtedy, że mamy repolonizację Śląska. Dlaczego? Śląsk, pomimo że w wczesnym średniowieczu należał do Piastów, później przechodził w ręce Czechów, Niemców, no i Polacy teraz tam wracają po jakimś czasie, dlatego mówimy o repolonizacji. Wiadomo, że nie byli tam jakąś olbrzymią większością, ale mówimy o pewnej repolonizacji, gdyż znacząca ich ilość przybyła. W samych Prusach też wzrastała liczba Polaków, mimo germanizacji represji. W Wielkopolsce, wiadomo, stanowili większość, około 60%, na Górnym Śląsku około 50%, na Pomorzu Gdańskim około 35%, no ale wystarczy sobie porównać dane z różnych lat. W 1870 roku Polaków w Prusach było około 4 milionów, a w 1910 już około 6 milionów, czyli widzimy wzrost o 2 miliony. Jednak Prusy musiały coś z tą obecnością Polaków zrobić. Pamiętamy, że Bismarckowi bardzo zależało na zjednoczeniu państwa, żeby Niemcy stały się jednolite niemieckie. Jednak nie uważano, że Polaków trzeba eksterminować, wymordować. Takie pomysły, jak miał Adolf Hitler jakiś czas później, o czym jeszcze będziemy sobie mówić na naszych lekcjach, nie pojawiały się jeszcze w głowie, przynajmniej mamy nadzieję, Otto von Bismarcka. Jednak uważano, że Polaków trzeba zgermanizować, narzucić im niemiecką kulturę i z czasem, żeby kolejne pokolenia Polaków stały się po prostu już Niemcami i nie było już problemów mniejszości polskiej w niemieckim państwie. Oczywiście głównym nosicielem polskiej kultury był oczywiście Kościół katolicki, który jednocześnie w tym samym czasie według Bismarcka stanowił przeciwnika nie tylko jako jednostka jednocząca Polaków, ale także odsuwająca od siebie Niemców, w zasadzie Niemców od władzy państwowej. Dlatego wtedy została wprowadzona w Niemczech tak zwana polityka Kulturkampfu. W zasadzie zaczęła się ona już od początku władzy Bismarcka jako kanclerza, od zjednoczenia Niemiec w 1871 roku i trwała aż do 1878, kiedy ta polityka skierowana pierwotnie przeciwko Kościołowi katolickiemu przeniosła się na socjalistów, ale to nie jest tematem naszej dzisiejszej lekcji. Czyli możemy sobie zapisać, że okres 1871, myślę, że się tu zmieścimy, 1871-1878 to jest Kulturkampf. Te granice są trochę luźne. Niektórzy mogą się nie zgodzić, że Kulturkampf zaczął się w 1871 roku. Można powiedzieć, że na przykład został wprowadzony dopiero przez prawa Falka i tym podobne, ale to nie jest jakby temat, nie będziemy z tym dyskutować, to nie jest temat naszej dzisiejszej lekcji. Na czym polegał ten cały Kulturkampf? No przede wszystkim odsunięto duchownych od szkolnictwa, żeby nie brali oni tak czynnego uczestnictwa w edukacji dzieci, a co za tym idzie, wpajali jakieś ideologie kościelne. Poza tym na urządy kościelne miano teraz wybierać urzędników kościoła wspieranych przez władze państwowe. Czyli co za tym idzie, starano się połączyć trochę bardziej kościół z państwem, uzależnić go. Wprowadzono obowiązkowe egzaminy z kultury niemieckiej dla duchownych, czy też zabroniono ogłoszenia jakichkolwiek politycznych kazań z ambony.
przeciwko takim ingerowaniu państwa w sprawy religii i kościoła wystąpił w Polsce arcybiskup gnieźnieński prymas Mieczysław Halka-Leduchowski, którego tu widzimy na obrazie obok Bismarcka po prawej. On uważał, że władze niemieckie nie powinny się tak mieszać w kościół, za co on wraz z setką innych duchownych został aresztowany. Ale oczywiście, jak to zawsze bywa, Kulturkampf, znaczy pewnie akcja wywołuje reakcję. No i Kulturkampf wywołał reakcję odwrotną do tej spodziewanej. Ludzie coraz bardziej zaczęli się jednoczyć wokół kościoła, zamiast się od niego oddalać. Dlatego też zarzucono z czasem tą politykę. Jednak Bismarck oczywiście nie zrezygnował z samej germanizacji. Przystąpił przede wszystkim do niszczenia polskich rolników. W 1885 roku wydalono około 25 tysięcy Polaków. Głównie byli to uciekinierzy z zaborza rosyjskiego, którzy się przenieśli do Wielkopolski. Nie mogli się udokumentować żadnym obywatelstwem pruskim, dlatego ich po prostu z państwa wydalono. Znaczy konkretnie z Wielkopolski na razie. Była to akcja, którą nazwano rogami pruskimi, czyli po prostu wysiedleniem. Jednak to oczywiście nie skończyło jakichkolwiek represji na obywatelach polskich. I w 1886 roku, czyli rok później, Bismarck utworzył tak zwaną komisję kolonizacyjną. I ona miała jako tako wykupywać ziemię od Polaków za dość dobrą, wysoką cenę, ziemię rolną. No i to miało zachęcić Polaków, żeby ją sprzedali, a co za tym idzie, szukali jakiejś nowej. No i ta nowa teoretycznie miała zostać przez nich znaleziona na terenie Niemiec, gdzie ci rolnicy, którzy by ją wykupowali za mniejszą cenę, żeby mieli jakiś zysk, zamieszkaliby wśród Niemców. Polacy by tam byli znaczącą mniejszością, nie mogliby się tak razem jednoczyć, no i pod wpływem tych Niemców mieli ulegać germanizacji. Co ciekawe, komisja kolonizacyjna w ciągu 20 lat działania osiedliła w tak zwanej prowincji poznańskiej, bo Niemcy nie używali nazwy Wielkopolska, to była nazwa zbyt polska, czyli w prowincji poznańskiej osiedliło około 150 tysięcy Niemców w Wielkopolsce, ale ludności niemieckiej przybyło tak naprawdę 0,5%, bo najchętniej tej komisji ziemię sprzedawali Niemcy, żeby się wynieść do Niemiec z dodatkową gotówką, a Polacy uważali za sprawą honorową, że nie należy sprzedawać tej ziemi z dziada, pradziada, to była ich ziemia własna na terenie Polski. No ale udało się za to Bismarckowi wprowadzić język niemiecki w szkołach, w sądownictwie, administracji. Jedynie religia była nauczana tak naprawdę po polsku. No i w zasadzie ta ostateczna germanizacja na Polakach nigdy się na szczęście nie dokonała. Tak jak Bismarck odchodzi z urzędu w roku 1890, widzimy, że żył jeszcze potem 8 lat, no to następni kanclerze aż tak nie są represyjni. Chyba, że jeśli chodzi o Bernharda von Bilowa, który w 1900 roku zostaje nowym niemieckim kanclerzem. Ale zapiszmy sobie może najpierw daty, które wymieniliśmy w trakcie tutaj mojej mowy. Czyli mamy 1885, mamy rugi pruskie. No i rok 1886 to powstanie Komisji Kolonizacyjnej, Komisja Kolonizacyjna. Okej. No i od razu, jak już sobie mówimy, 1900 rok. Bilow zostaje kanclerzem, czyli Bilow kanclerzem. Co za tym idzie, zaczyna on już od początku bardzo agresywnie, mianowicie wprowadza nakaz nauczania religii w języku niemieckim, co było już olbrzymi sprzeciw nie tylko rodziców osób dorosłych, ale też dzieci, znaczy rodziców osób jako osób dorosłych. Największy taki protest ma miejsce we wrześniu w 1901 roku, gdzie dzieci odmówiły modlenia się po niemiecku,
gdzie nauczyciele po prostu za to bili, tak zwana pruska szkoła. Za to rodzice też mieli, że tak powiem, troszeczkę przerąbane u władz. Spotykali się oni z represjami, ale sprawa ta wyciekła na zewnątrz i odbiła się na arenie międzynarodowej. Także wielu Niemców było oburzonych takim zachowaniem, no bo jak można nakazywać komuś modlić się po niemiecku, jak to nie jest jego narodowy język? Było to uważane za zjawisko bardzo takie negatywne. Zresztą pod presją opinii społecznej, opinii międzynarodowej, Bilow zelżył ten nakaz. Zniesiono naukę religii w języku niemieckim, no ale dzieci, które strajkowały, miały przedłużony obowiązek szkolny o jeden rok, rodzice nadal byli prześladowani, czyli widzimy, że pewne represje miały miejsce. W 1908 roku, a to może sobie najpierw zapiszmy, w 1901 roku protest we wrześniu, protest dzieci wrześniańskich, no różnie możecie się spotkać z nazwą. To jest takie najsłynniejsze wystąpienie, jakby było ich wiadomo więcej, ale to jest jakby takie najbardziej widoczne. Okej. W 1908 roku von Bilow wydaje ustawę nazwaną przez Polaków kagańcową. No i ona z kolei zabrania używania języka polskiego na jakichkolwiek spotkaniach publicznych, gdzie Polacy nie stanowią więcej niż, znaczy gdzie zabrania polskiego tam, gdzie Polacy stanowią mniej niż 60% mieszkańców. Zapiszmy sobie 1908, ustawa kagańcowa. W tym samym roku, 1908, von Bilow także przeforsował ustawę wywłaszczeniową, która miała pozwolić na odbieranie gruntu każdemu rolnikowi, który źle zarządzał gospodarstwem, co oczywiście było rzeczą idiotyczną, byśmy powiedzieli. Jak można w ogóle wpaść na taki pomysł, żeby komuś zabierać, bo ktoś stwierdził, urzędnik, że źle zarządzana jest dana ziemia. No i na szczęście temu zaprotestowali sami Niemcy. Uważali, że to godzi w ich wolność osobistą, wolność gospodarczą, własność prywatną. Dlatego ta ustawa nie była realizowana, ale warto ją sobie znać, czyli ustawa wywłaszczeniowa. Wywłaszczeniowa. Okej. Ustawa wywłaszczeniowa. No i jeszcze w 1904 roku, trochę się cofniemy o 4 lata, przepraszam, wprowadzono nowelę osadniczą. Nowela osadnicza kazała uzyskania zgody urzędu na postawienie jakiegoś budynku na własnej, posiadanej przez nas ziemi. No i takim przykładem jest oczywiście słynny Michał Drzymała i jego słynny wóz Drzymały, który widzimy zresztą na zdjęciu. Na swojej ziemi nie mógł on postawić budynku, jaki chciał, więc kupił wóz cyrkowy. No on go skrupulatnie przesuwał, dlatego uważał, że nie można go uznać za stały budynek, tylko rzecz mobilna. Fakt, że przegrał z czasem proces z władzami pruskimi, jednak stał się takim symbolem, jak można walczyć z pruskim prawem. Bo co warto powiedzieć, to że w Niemczech jednak prawo obowiązywało, się go trzymano i Polacy mogli w pewien sposób walczyć legalnie z opresją systemu, byśmy powiedzieli, bo prawo to po prostu prawo. Dura lex, sed lex, twarde prawo, ale prawo. Zapiszmy sobie może 1904. Mamy nowelę osadniczą. Nowela osadnicza. Okej, jeszcze warto powiedzieć, że niemieckie organizacje nacjonalistyczne bardzo sprzyjały klimatom wyrzucenia Polaków, zgermanizowania Polaków, jakby to nazwać. Między innymi taką organizacją było Niemieckie Towarzystwo Marki Wschodniej, utworzone w 1894 roku w Poznaniu. Potocznie było nazywane Hakatą. Od pierwszych liter nazwisk twórców tejże organizacji, czyli Hansemana, Kennemana i Tiedemana. Stąd właśnie nazwa Hakata.
Sama organizacja liczyła jeszcze przed 1914 rokiem ponad 50 tysięcy członków. Czyli widzimy, że te ruchy nacjonalistyczne w Niemczech były, jak widać, dość silne, no i też szeroko wspierane. Jednak jak Polacy jeszcze inaczej przeciwstawiali się władzom pruskim? Warto tu podać nazwę pracy organicznej. Napiszmy to sobie, praca organiczna. Czyli używanie legalnych środków do zachowania kultury narodu, do edukacji polskiego społeczeństwa, poprawy jego sytuacji ekonomicznej, ogólnie sytuacji całej polskiej kultury, gdyż uważano, że jakiekolwiek powstawanie przeciwko Niemcom, którzy zresztą mieli świetnie zdyscyplinowaną armię, było trochę bez sensu. Rozwijano polską kulturę, czego może to nie jest najlepszy przykład, ale czego przykładem może być choćby powstała wtedy Rota, która miała powstać na 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. Muzykę do niej ułożył Felix Nowowiejski, słowa Maria Konopnicka i to był rok 1910. Rota, gdzie zauważmy te klasyczne słowa trzeciej zwrotki: nie będzie Niemiec, pluł nam w twarz. No ale okej. Okay. Wróćmy do naszej pracy organicznej. Polacy kandydowali m.in. do parlamentu pruskiego, ale także też do tego ogólnoniemieckiego, czyli Reichstagu. No i tam walczono o powstanie w jakiś legalny sposób germanizacji. Także przede wszystkim Polacy walczyli o utrzymanie rozwoju gospodarczego, gdyż praca dawała bogactwo, bogactwo dawało wpływy i pozwalało dominować dalej. Dlatego działa na terenie Wielkopolski, tworzony już w 1891 roku CTG, czyli Centralne Towarzystwo Gospodarcze, kierowane w pewnym okresie m.in. przez Hipolita Cegielskiego, którego widzimy tutaj na zdjęciu. Tutaj zahaczamy już o następne lekcje z tymi zdjęciami, ale o tym w innych lekcjach, czyli Centralne Towarzystwo Gospodarcze, zapiszmy to sobie, Centralne Towarzystwo Gospodarcze. Okej. Okay. I to jest rok 1861, już zapiszę w nawiasach. Okej. Okay. Ono koordynowało oczywiście jakieś liczne inicjatywy gospodarcze. Rozpowszechnił się także ruch spółdzielczy, czyli spółdzielenie na przykład danego majątku, przez co mamy razem więcej, możemy inwestować lepiej. Chłopi, których nie było na przykład stać na zakup nowoczesnych maszyn, nakłaniano do zakładania kółek rolniczych, w których współpracowali. Patronem takiej działalności był Maksymilian Jackowski. Tworzono także banki spółdzielcze, które miały udzielać, wspierać Polaków kredytami, na przykład na zakup ziemi, żeby Polacy po prostu stawali się panami własnej ziemi, przez to mieli większe wpływy. Organizatorami takich banków byli na przykład księża Augustyn Szamarzewski czy Piotr Wawrzyniak. Wtedy po prostu w Wielkopolanach zrodził się wtedy taki kult pracy. Praca może nie daje im wolność, ale praca zapewnia im własność, lepszy byt i możliwość samostanowienia przez to, przez jakieś swoje wpływy, przez to bogactwo. Polacy także doceniali bardzo edukację, dlatego jako, że polskie dzieci były kształcone w języku niemieckim, postanowiono je wysyłać do czytelni ludowych, gdzie ich nauczano języka polskiego. Działały także biblioteki publiczne, choćby ta w Kurniku, czy też funkcjonująca po dziś dzień Biblioteka Raczyńskich, ale aktywne też były różne inne koła ludowe, śpiewacze, sportowe, które po prostu dbały o kształtowanie młodych Polaków, patriotów, wychowywania ich w takim duchu patriotycznym polskim. W działalność także przeciwko władzom niemieckim angażowały się różne warstwy społeczne. Zauważmy, wspominaliśmy o księżach, kapitalistach, takich jak Hipolit Cegielski, czy też chłopi. Czyli zrodził się w Wielkopolsce solidaryzm narodowy. Ziemianie, chłopi, mieszczanie, duchowni mają te same wartości, razem współpracują i siebie nawzajem doceniają ku wspólnemu celu. No i to było tyle, jeśli chodzi o ziemie pruskie.
zaboru pruskiego, o ziemiach w zaborze austriackim i rosyjskim powiemy sobie jeszcze na następnych lekcjach. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć. Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.